To z mamy podcast. Hej mama. Rozmawiam dzisiaj z Karoliną Tlak na temat nastoletnich ciąż. I zaraz przejdziemy pewnie też do tego, czy to nastoletnich, czy małoletnich, czy jak w ogóle powinnyśmy o nich mówić. Ale zanim przejdziemy do takich definicji, statystyk i rozmów o tym, jak to jest, to ja chciałabym, Karolina, żebyś się podzieliła swoją historią. Powiedziała, ile lat masz ty, ile lat ma twoja córka i jak to było. Obecnie jestem tuż przed swoimi urodzinami. Za 2 tygodnie mam 29 urodziny. A moja córka ma obecnie 12 lat, więc jak sobie tak szybko przeliczyć, ja miałam 16 lat, jak ją urodziłam, jeszcze przed 17 urodzinami ją urodziłam. No i cóż, no jestem prawie przed 30, a mojej córce jest bliżej do 18 niż do urodzenia. Jak ja miałam 29 lat, to Teoś już miał rok. To jest duża różnica wieku. Tak, zdecydowanie, ale tak patrzę. Teraz jest mi łatwiej troszeczkę, ale na samym początku to taka niewielka różnica wieku, tych 16, no załóżmy 17 lat rocznikowo, to była dla mnie bardzo problematyczna. Ja się tym strasznie stresowałam, jak nie wiem, szłam gdzieś do lekarza, do sklepu, że ludzie nie będą mnie brali poważnie i że nikt nie będzie wiedział, kto jest matką. Bo często też, nie wiem, jakieś większe sprawy musiałam załatwiać ze swoją mamą, która jeszcze była moim opiekunem prawnym. Więc ja zawsze miałam taki stres po prostu, że o nie, oni pewnie myślą, że to moja mama jest mamą, a ja jestem w sumie nie wiem kim. I mój pierwszy taki w ogóle lęk, jak się zanim moje dziecko się urodziło, to że moja córka będzie mówiła do mojej mamy mamo. Nie do mnie, tylko właśnie do mojej mamy. Mieszkaliście wszyscy w jednym mieszkaniu? Tak, ja mieszkam w domu. W sumie nadal mieszkam z moimi rodzicami. Teraz mamy jakby osobne mieszkanie, całkowicie z tego zrobione, z piętra, ale wcześniej tak, mieszkaliśmy wszyscy razem. Moja siostra się wyprowadziła do moich dziadków, a ja dzieliłam pokój w sumie z córką przez kilka lat, a potem już tak naprawdę im ona była starsza, tym jakby więcej miejsca też potrzebowała, więc stąd teraz po prostu mieszkanie moje osobne. Miałaś 16 lat, zobaczyłaś test ciążowy i co pojawiło się w twojej głowie? O matko, pamiętam jak go robiłam. Pamiętam, robiłam go chwilę przed balem gimnazjalnym, bo ja kończyłam gimnazjum, jak zaszłam w ciążę, to było w czerwcu i nie dostałam okresu i mówię, nie, no idę zrobić ten test. I jak zobaczyłam te dwie kreski, to jakby trochę byłam zdziwiona, ale w sumie nie tak do końca, bo nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja miałam taką myśl, że ja po prostu wiedziałam. Ja tak, nie wiem, no czułam wewnętrznie, że jestem w ciąży, mimo tego, że byłam młoda, to nie wiem skąd się to bierze, ale tak po prostu pod skórą wiedziałam, że jestem w tej ciąży, więc jak zobaczyłam te dwie kreski, to ja byłam przerażona, to jakby to przede wszystkim. To było coś, jakby całe moje życie mi po prostu przeleciało przed oczami. Myślę sobie, Boże, co ja teraz zrobię? Przecież we wrześniu idę do liceum, w ogóle całkowicie nowa szkoła, nowi ludzie, nowi nauczyciele, co z moim życiem dalej, czy ja sobie poradzę, co z pracą, co w ogóle, czy ja skończę studia, kim ja będę, o matko. Tak, byłam przerażona po prostu, przerażona. Ale mimo wszystko od razu miałam jakiś taki plan. Mówię, dobra, moja młodsza siostra ma teraz 7 lat, mamy jeszcze łóżeczko po niej. Pamiętam, że miała takie białe łóżeczko. Mówię, dobra, ona jest gdzieś na strychu, jakby dobra, złożymy je. Jakby ze wszystkim sobie poradzimy, jakby dziecko to nie jest jakiś nie wiadomo jaki duży problem. Więc mówię, dobra, moja rodzina jest jaka jest, ale pomoże mi po prostu. Więc jakoś miałam taką nadzieję. I pomogła? Pomogła. Pamiętam, jak powiedziałam w końcu moim rodzicom, że jestem w ciąży, bo to też dość długo trwało, zanim im powiedziałam. Byłam w 4. miesiącu. I moja mama też, ona przeczuwała, my nie byłyśmy wtedy ze sobą blisko, ale moja mama tak, nie wiem, wyczuwała moje nastroje i wiedziała, że coś jest ze mną. Ja w ogóle dużo chodziłam i płakałam i taka byłam zamknięta w pokoju. W ogóle byłam taka inna niż zawsze i moja mama nie wiedziała do końca, co się stało. Myślała, że było to związane z rozstaniem z chłopakiem i myślała, że sobie tak przeżywam to. Jak jej powiedziałam w końcu, już tak nie wytrzymałam i mówię jej, mamo, ja jestem w ciąży, a ona po prostu się patrzy i mówi, tak myślałam. I pamiętam, że robiła wtedy pierogi i była tak, ręce miała takie całe w mące
I zostawiła to ciasto, tą mąkę rozsypaną i wzięła mnie, przytuliła i mówi, dobra dziecko, wszystko będzie dobrze, powiedz mi tylko, w którym jesteś miesiącu. I mama myślała, że to jest, wiesz, jakiś drugi tydzień, a to ja mówię, no 4,5 miesiąca. Ona mówi, o matko, przeliczyła szybko, okazało się, że to w lutym będę rodzić. No i ona bardziej tym była wystraszona, że ja po prostu, że nie tym, że jestem w ciąży, tylko tym, że zostało tak mało czasu, wiesz, na przygotowanie. No ale była też przeprawa, żeby powiedzieć mojemu tacie o tym. Mój tata trochę gorzej zareagował. Nie odzywał się do mnie przez 3 albo 4 dni. Miałam też dużą obawę mojego dziadka. Bałam się, że dostanie zawału. I w ogóle bardzo się bałam. Bałam się, jak wszyscy zareagują, jak zareaguje cała moja rodzina. My jesteśmy ogólnie zżytą rodziną. Zawsze wiedziałam, że mogę na nich liczyć. No ale jednak nastoletnia ciąża to jest coś, no wyskakuje puf, jak po prostu z pudełka. I nikt się tego nie spodziewał. Ja też myślę, przynajmniej takie wtedy miałam przekonanie, że w ogóle, że zawiodłam ich wszystkich. Oni, jakby cała moja rodzina, wiesz, pokładała we mnie jakieś super duże nadzieje. Ja byłam wzorową uczennicą i zawsze bardzo dobrze się zachowywałam i tak. I moja mama zawsze mówiła, że ja coś dużego zrobię w życiu. Ale i potem zaszłam w tą ciążę i pamiętam wzrok mojego chrzestnego, który właśnie nie wiem, czy on był zawiedziony. Nadal jestem z nim bardzo blisko. I teraz wiem, że to nie był zawód, ale on po prostu no martwił się, jak ja sobie poradzę z tym. I z tym było trudno po prostu. Z tym, że oni się martwili, ja się martwiłam. I to takie po prostu, wiesz, dużo emocji we wszystkich tak naprawdę. Kto był pierwszą osobą, z którą się podzieliłaś informacją o tym, że jesteś w ciąży? Moje dwie przyjaciółki. Nawet zanim powiedziałam rodzicom, to powiedziałam moim przyjaciółkom. I w sumie one mnie namówiły do tego, żeby powiedzieć rodzicom, jakby żeby zwalczyć ten lęk. No to też nie było... Też jak sobie to wspominam, to jakby rozmowa z moimi przyjaciółkami, to też nie było nic miłego. Pamiętam, strasznie płakałam. Ja w ogóle miałam wrażenie, że po prostu życie mi się rozpadło i nie wiedziałam, co mam zrobić. W ogóle no, totalnie po prostu poczułam się taka sama z tym wszystkim. Bo właśnie brakowało mi dorosłych. Wiesz, dorosłych, którzy by mi pomogli, bo jednak mimo wszystko miałam 16 lat. Byłam dzieckiem po prostu. Może nawet nie dzieckiem, ale tak coś między dorosłym a dzieckiem. No bo w sumie nastolatek to jest taki w zawieszeniu. I tak, no, więc moje przyjaciółki wiedziały pierwsze. Jak zareagowało to najbliższe otoczenie? Mówię właśnie o rówieśnikach, o twoich przyjaciółkach. Mówiłaś, że byłaś na etapie zmiany szkoły, więc jakbyś mogła opowiedzieć kilka słów o tej reakcji rówieśników i o tym, jak wyglądało twoje życie w szkole. Czy wiem, że skończyłaś szkołę, ale jestem ciekawa, jak to wyglądało. No, miałam naprawdę jakieś w ogóle super duże szczęście. W ogóle jak sobie tak analizuję moje życie, to mam duże szczęście do ludzi, których spotykam po drodze. I jak poszłam do liceum, to trafiła mi się fenomenalna wychowawczyni, pani Justyna Całczyńska, i mam nadzieję, że tego wysłucha. Pozdrawiam ją bardzo serdecznie. I ona mi bardzo pomogła. To była taka kobieta, która... Poszłyśmy do niej z moją mamą powiedzieć, to wiesz, to był wrzesień, pierwszy miesiąc nowej szkoły. Czy październik? Nie, to było w październiku. Poszłyśmy do niej i ja mówię, wiesz, ona mnie nie znała, nie wiedziała, kim jestem. Wiadomo, w gimnazjum to miałam jakąś tam etykietę, że to jest Karolina i ona jest taka i taka. A poszłam do nowej szkoły, nikt nic o mnie nie wiedział. No i się okazało, że właśnie jestem w ciąży, ja jej powiedziałam. I ona się zapytała, czy ja chcę powiedzieć klasie, w jaki sposób i co ja sądzę na ten temat. Byliśmy też na rozmowie razem właśnie z tą wychowawczynią u psycholog szkolnej i pani Ewa zaproponowała nam kilka różnych rozwiązań i razem z panią Justyną wybrałyśmy takie rozwiązanie, że, bo ja chodziłam do klasy medialnej, więc wybrałyśmy taki film, 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni, to był taki rumuński film o też dziewczynie, która zaszła w ciążę niespodziewanie i usunęła ją, tylko że w jakichś takich strasznych okolicznościach, w ogóle tragiczny film. I mieliśmy obejrzeć ten film i po tym właśnie miała się wywiązać dyskusja i po tej dyskusji ja właśnie miałam powiedzieć, że jestem w ciąży, żeby to był taki wstęp. I ci ludzie w klasie też mnie nie znali, w ogóle to było... Więc nie wiem, ja nigdy z nimi na ten temat nie rozmawiałam, ja tyle widziałam, co z ich oczu, tak prawdę powiedziawszy, wiesz, z oczu obcych ludzi.
Ja pamiętam, jak to mówiłam, i za mną w ławce siedziała moja przyjaciółka i trzymała mi rękę na ramieniu, i słyszałam, jak normalnie jej ciało łkało, słyszałam, jak płakała. Ale ja, wiesz, jakoś tak czułam, że dobra, no po prostu muszę to powiedzieć, i mówię, że słuchajcie, jestem w ciąży, chcę wam o tym teraz powiedzieć, no bo ten brzuch będzie mi rosnąć. W sumie nie wiem, możecie mieć zdanie, jakie chcecie. Ale i pamiętam, że to był piątek, bo w poniedziałek, jak wróciłam do szkoły, to miałam wrażenie, że wszyscy się na mnie na korytarzu patrzą, że wiesz, jak myślę o tym błyskawicy, to się rozeszło. I do tej pory nie wiem, czy to była prawda, czy to, wiesz, jakby moje wyimaginowane w ogóle z głowy. Wydaje mi się, że tak, że już wszyscy wiedzieli. Ale raczej nie spotkało mnie takie odrzucenie, nie wiem, społeczne, czy raczej z taką sympatią się spotykałam w szkole, że wiesz, że oni naprawdę chcieli mi pomóc, wiesz, że to naprawdę nauczyciele byli super wspierający, że ja w grudniu już prawie w ogóle do szkoły nie chodziłam, wróciłam dopiero w maju. Więc ani nie miałam jakiegoś takiego, wiesz, indywidualnego toku nauczania. Naprawdę wszystko mi jakby tak mi łatwo przyszło, wiesz. Ja po prostu wierzyłam, że jakoś mi się to uda, i się to udało po prostu. I moja mama też, wiesz, zrezygnowała z pracy. Jak moja mala miała 2 miesiące, to moja mama zajęła się moją córką, żebym ja mogła normalnie skończyć liceum i chodzić, wiesz, jako normalna po prostu nastolatka. Nie to, że, wiesz, w jakichś takich specjalnych, dziwnych okolicznościach. Ale też, wiesz, było różnie. Myślę, że najgorzej reagują tacy ludzie starsi. Wiesz, że oni nie do końca cię znają, ale widzą, że jesteś młoda, i krzywo się spojrzą. Albo, wiesz, ludzie w autobusie, którzy mi miejsca nie ustępowali. Że, wiesz, nawet jak, bo pamiętam, jak jechałam raz do Warszawy z moją siostrą do kina, już miałam duży ten brzuch, byłam w siódmym miesiącu. I słabo mi się zrobiło, wiesz, zasłabłam w tym autobusie, ludzie mi nie ustąpili miejsca. Myślę sobie, Jezu, no to jest straszne, nie? Więc nie wiem, jak jest teraz, ale wtedy to nie było nic miłego. Ja mam takie poczucie, że teraz się ustępuje miejsca, że jednak też w wielu miejscach są takie znaki, nie? Że ustąp miejsca osobom starszym, kobietom w ciąży i tak dalej. Więc to może też trochę uświadamia ludzi. Ale jak ciebie słucham, to ja mam takie myśli w głowie, że z jednej strony to są myśli o wdzięczności, wiesz, za to, co mam teraz, że ja się mogę tak beztrosko cieszyć moją ciążą, wiesz. Wszyscy chodzę z tym brzuchem, wszyscy mnie pytają, jak się czuję, że mówisz, zajebiście i w ogóle super. I słucham ciebie i jakieś mi się takie odczuwanie włącza, że tam nie ma tego miejsca na takie beztroskie cieszenie się. Że tam jest ciągle o tym, co kto pomyśli, jak zareaguje, wiesz, właśnie jak mnie potraktuje, plus te lęki, jak to będzie, cały czas taka niepewność, że w ogóle kobiety w pierwszej ciąży, czy planowanej, czy nie, że to wszystko jest takie nowe, a to jest jakieś turbonowe w ogóle, tak? No bo o tym się w ogóle, jakby domyślam, nie myśli w większości przypadków, bo jak się przygotowywałam do naszego podcastu, to czytałam o historiach dziewczyn, ale to raczej właśnie w okolicach tak 18-19 lat, że one świadomie chciały już założyć rodzinę ze swoim partnerem, i to pewnie jest trochę inny przypadek, niż jak się ma 16 lat. I tak jak mówisz, masz to poczucie, że trochę się wali świat, trochę masz tą kołyskę po siostrze, ale trochę w sumie nie wiesz, jak to wszystko będzie, nie? Ja sobie myślę o urlopie macierzyńskim, a ty musisz iść do szkoły, wiesz, i no gdzieś mam taką myśl, że to jest po prostu trudne. I jak jeszcze mdlejesz w autobusie i nikt ci nie ustępuje miejsca, to wręcz bym powiedziała, że straszne. No tak, nawet bym powiedziała trochę grubiańskie. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie jakaś taka większa w ogóle wrażliwość i więcej takiego współodczuwania w społeczeństwie. Chociaż tak jak mówisz, wydaje mi się, że to jest, przynajmniej w środowisku, w którym ja obecnie przebywam, że ta ciąża jednak jest fajna, że to jest coś dobrego. Ale wrócę się do tego, o czym powiedziałaś, o tej radości z ciąży. Że ja pamiętam, wiesz, że... No bo wiesz, jak widzę, że ten brzuch rośnie i moja córka się kręci w tym brzuchu, no to no nie da się tego odciąć, że to nie jest radosne, nie? Ale wiesz, ja pamiętam, jak sobie uświadomiłam, że kurde, z kim ja mam to przeżywać? Że co, ja pójdę do moich rodziców i mówię, o zobacz, ale super, bo mi się, nie wiem, rusza mela w brzuchu. Wiesz, że no są zostawione, przynajmniej tak emocjonalnie, to jest bardzo, bardzo trudne.
Takie, że nie możesz się cieszyć realnie tą ciążą, no bo ci ktoś, wiesz, naprawdę ci powie prawdę w oczy i powie, no z czego ty się cieszysz? Jakby zrujnowałaś sobie życie. Więc ja pamiętam, że sobie przeżywałam, wiesz, takie małe swoje radości sama w samotności. Jak byłam, wiesz, sama w pokoju, już był wieczór, kiedy się tam głaskałam po brzuchu i, wiesz, mówiłam do córki, bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, jak będzie miała na imię. No tak, to są takie momenty, że nie wiadomo, czego się uczepić. I ja, nie wiem, pomyślałam sobie, że dobra, że będę, wiesz, najlepszą mamą dla niej, nie? Że dam jej, wiesz, wszystko. No. Teraz się popłaczę. Muszę zapytać cię teraz o to też, no bo mówisz, że nie miałaś z kim współodczuwać, to rozumiem, że tata twojej córki nie był wtedy blisko ciebie. My byliśmy akurat po rozstaniu, więc może jakbyśmy byli starsi, to by było trochę inaczej. Tak sobie też wyobrażam to teraz. Ale wiesz, wtedy mieliśmy po 16 lat i wiesz, trochę się obrzucaliśmy, albo ty, albo ty, albo ty. Więc nie, jakby nie wspieraliśmy się w tym. Jak rozmawiałyśmy jeszcze zanim włączyłam mikrofon, to mówiłaś, że warto wspomnieć, i ja to pamiętam, póki pamiętam, to powiem, chociaż to już jest bardziej o tym, co robić teraz, żeby pomagać mamom, nastolatkom, ale wiesz, ciążowy mózg, póki pamiętam. Mediator. Tak. Tak, teraz jak sobie patrzę tak z perspektywy lat, to jest myślę coś, czego nam zabrakło. Bo to nie tylko ja brałam udział w tym procesie, ja i tata mojej Meli, tylko w tym były też nasze rodziny. Moja rodzina, rodzina Marcina, że właśnie z tego względu, że nie mieliśmy po 18 lat, my też wiadomo, nie możemy, nie byliśmy, wiesz, pełnoprawni. Więc zresztą mieliśmy po 16 lat. Myślę, że niewiele przeżyliśmy. I jak sobie patrzę teraz na to teraz, to warto by było skorzystać z takiej opcji, jaką jest mediator. Wiesz, pójdziesz i w takim naprawdę bezstronnym środowisku załatwi się to, że bez takiego obrzucania się nawzajem. Ja mam takie poczucie, że nawet jeżeli były między nami niesnaski, to i tak jakoś to przeszliśmy całkiem nieźle. I teraz w ogóle jest fajnie, ale wtedy... To było trudne. To było trudne, wiesz, dogadać się. Ja chciałam czegoś, ja czułam się samotna, ja czułam się, nie wiem, taka rozczarowana. Wiesz, i nie wiedziałam, co z tym będzie, co dalej z tą ciążą, co dalej z moim życiem. I myślę, że Marcin przechodził to samo. Jakby, że to nie było tylko tak, że ja, ale on też. Ale nie potrafiliśmy się spotkać w tym miejscu, więc wyobrażam sobie, że warto było z tego skorzystać. Nikt wtedy o tym nie pomyślał, ale to jest taka rada. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, jest w podobnej sytuacji, nie może się dogadać, to warto skorzystać z kogoś, kto się na tym zna, kto potrafi coś wymediować. A w szczególności, kiedy, nie wiem, są naprawdę jakieś duże kłótnie między rodzicami. Myślę, że warto. Wiesz, my teraz dużo mówimy w podcaście o empatii, o empatycznym podejściu. Ja mam 32 lata, ja się tego uczę właśnie. A ty miałeś 16 lat, więc... Zresztą, no to było w takim okresie, gdzie pewnie jeszcze nie mówiłeś tak dużo o takim właśnie mediacyjnym podejściu i psychoterapie nie były modne i tak dalej, więc to był trudny okres do tego, żeby gdzieś z łatwością wpaść na pomysł, żeby posłużyć się stroną trzecią, która nam może pomóc jakoś sobie to wszystko poukładać. Ja też, wiesz co, dla mnie było super ważne, żeby się dogadać mimo wszystko bez osób trzecich. Więc też ja czuję, że w takich podstawowych kwestiach myśmy się dogadali, więc jest też taka opcja, że można się dogadać, ale jeżeli ktoś nie potrafi, to warto skorzystać z pomocy obcej osoby. Właśnie nie, żeby, nie wiem, rodzice tam mediowali, czyli dziadkowie tego dziecka, bo to nie wyjdzie. Najlepiej właśnie ktoś z zewnątrz. A jeżeli są, wiadomo, jakieś większe problemy, to warto, nie wiem, nawet na jakąś terapię po prostu się udać, bo to jakby dotyka głębiej. To są bardzo trudne, bolesne sprawy. Jak wspominasz swoje nastoletnie życie? No bo
trochę się pewnie zmieniło. W sensie ta wizja tego, że masz 16 lat, idziesz do liceum, będziesz imprezować i w ogóle zdobywać świat, a jesteś mamą. I jak chcesz, to opowiedz, jak wyglądało twoje nastoletnie licealne życie. Nie wyglądało pod takim względem, że no ja miałam po prostu inaczej. Wiesz, ja nie wiem, wstawałam rano i nie to, wiesz, ja nie miałam na celu, wiesz, umalowania się, wybrania super ciuchów, tylko wiesz, ja wstawałam rano, musiałam, nie wiem, ogarnąć swoje dziecko, zrobić mu kachę, pójść na autobus, szybko pojechać do szkoły, wrócić, zająć się dzieckiem, wiesz, jeszcze ząbkowania były w międzyczasie i tak dalej. Mnóstwo nieprzespanych nocy miałam, mnóstwo, ja pamiętam po prostu takie noce, że wiesz, kładłam się spać, nie wiem, około 12, bo moja córka, nie wiem, sypiała około 20, ja się uczyłam, szłam spać o 12, ona o 1 się budziła, do 4 wrzeszczała po prostu i usypiała na 2 godziny, ja usypiałam na te 2 godziny, o 6 się budziłam i dalej jakby to samo, nie? Wiesz, przy czym moi znajomi, wiesz, od imprezy do imprezy, wiesz, chodzili sobie wszędzie, wszędzie jeździli. I myślę, że Jezu, to było trochę trudne dla mnie. Takie nawet, bym powiedziała, nawet bardzo trudne, że myślę, że wiesz, ja nie doświadczę tego. Tym bardziej, że jak jest się nastolatkiem, to wszystko jest takie, wiesz, takie nowe, takie pierwsze, takie no super, nie? Że tak można się zachłysnąć tym życiem. No ja niestety nie, w sumie co, w trakcie swojego liceum chyba byłam tylko na 2 imprezach. Udało mi się uprosić moją mamę, żebym mogła pójść, zajęła się moją córką, ale nie, to też jest takie skomplikowane, to też jest był skomplikowany temat, bo moja mama i w ogóle moi rodzice bardzo mi pomagali, ale też nie pozwalali mi nigdzie wychodzić. W nich też był taki duży strach, że nie wiem, że nie daj Boże jeszcze raz zajdę w ciąży. Więc myślę, że jak oni by nie mieli takiego lęku, że wiesz, że ja znowu coś zrobię, że znowu coś odwalę, czyli zajdę w ciążę, to myślę, że mogłoby to trochę inaczej wyglądać. Ale też łączy mi się teraz już po tylu latach też to widzę, że łączy mi się to też z tym, że wiesz, w momencie, w którym ja urodziłam Melę, ja zostałam matką już. Jakby, że wszyscy patrzyli na mnie przez pryzmat mamy, a nie przez pryzmat, nie wiem, Karoliny. Że trochę zapomnieli o mnie jako o człowieku, nie? Że ja wiem, że ja byłam dla nich naprawdę ważna i robili dla mnie wszystko, co można było zrobić, ale wiesz, nikt na przykład nie zapytał się, a to super proste pytanie, a jak ty się masz z tym, nie? A jak ci z tym, że w ogóle, wiesz, urodziłaś tak młodo, albo a jak ty to widzisz, nie wiem, czego się boisz, albo czy masz jakieś obawy, jakby opowiedz o tym, co przeżywasz. Więc jakby trochę się nie, u mnie się nie poruszało tego, co ja czuję w związku z tą sytuacją, bardziej wymagano ode mnie, żebym sobie ją, wiesz, udźwignęła, żebym sobie z tym poradziła. I myślę, że poradziłam sobie super, tak, ale trochę mi zajęło, jakby, wiesz, dowiedzenie się, co ja tam przeżywałam w związku z tym. Wiesz, bo stawałam na głowie, żeby właśnie, wiesz, wszystko zrobić wokół mojego dziecka. Także naprawdę bardzo mało czasu miałam tylko i wyłącznie dla siebie. I teraz jak ona jest starsza, to ja sobie mogę, wiesz, to wszystko odgrzebać, poprzeżywać. Normalnie już też porozmawiać z moimi rodzicami, powiedzieć im też o tym, czego mi brakowało. Oni też to fajnie przyjmują. Jak słyszę, co mówisz, to mam takie myśli w głowie o tym, że odczuwałaś dużo samotności w tym wszystkim, co się działo. I być może trochę poza tym lękiem, to też trochę wstydu. I chciałam tutaj porozmawiać o stereotypach wśród nastoletnich mam. W sensie takich, czy ty to odczuwałaś i czy ty teraz to gdzieś obserwujesz, że jeżeli nastolatka albo małoletnia zachodzi w ciążę, może jeszcze inaczej, każda nastolatka... Każda małoletnia jest nastolatką. Nie, nie da się tak. Małoletnią określamy osobę poniżej 15 roku życia, a nastolatką to tą poniżej 18, w sensie odwrotnie. Nastoletni to jest w ogóle do 23 roku życia, też wedle rozwoju. Mhm. Że nastolatki są do 23 roku życia, ale o tym się nie mówi. Jakby za nastolatka uważa się kogoś, kto po prostu tam, nie wiem, 19 lat. Bo jeżeli już mamy 20, to już jesteś traktowany jako dorosły.
osoby, które są małoletnie, to są te poniżej 18 roku życia, bo z 18 osiągamy tą pełnoletność. Aha. Pełnoletność. Dobrze mówię. Tak, bo chodzi o prawo, o to, jakie masz prawa. I wtedy już jakby dla państwa polskiego wtedy możesz się kimś opiekować prawnie. Bo jeżeli nie masz 18 lat, no to tak naprawdę nic nie masz. Nie masz żadnych praw. No i jest tam jakiś wyjątek prawny, że jeżeli zachodzisz w ciążę w wieku chyba 16 lat i chciałabyś wziąć ślub, to musisz mieć pozwolenie tam opiekuna sądu rodzinnego i tak dalej, ale sąd może uznać, że dla dobra rodziny możecie zawrzeć związek małżeński i wtedy osiąga się prawną pełnoletność. Tak, tak jest faktycznie, ale jakoś nie znam żadnej takiej dziewczyny, która by jednak wyszła za mąż w wieku 16 lat. A miałam kilka koleżanek, które zaszły też młodo w ciąży w wieku 16 lat i żadna nie wzięła ślubu od razu, tylko już po osiągnięciu pełnoletności raczej. Mówię o tym, ponieważ to rozróżnienie prawne i to, jak nazywamy, ma wpływ na to, jak postrzegamy statystyki. I był taki wywiad z Rzecznikiem Praw Dziecka, który mówił, że tam chyba w 2018, to wywiad był z 2019 roku, że tych ciąż małoletnich to jest 250-300 rocznie. Przy czym jakiś dziennikarz wyciągnął dane z GUS-u i powiedział, że jest ich 11 tysięcy. Przeczytałam artykuł i sobie zapisałam, że w 1980 roku tych, jak to się ładnie określa, żywych dzieci, które się urodziły przez dziewczyny poniżej 19 roku życia, było 44 tysiące, a w 2018 było ich 9 tysięcy. Czyli jakby ta liczba maleje, ale myślę, że to też jest w naszych głowach taka informacja, czy my mówimy o 200, czy o 9 tysiącach, to jest duża różnica. I zaczęłyśmy mówić o tych stereotypach, że jednak takie stereotypy dotykają dużej części dziewczyn w tym wieku poniżej 19 roku życia, no bo nawet 9 tysięcy to jest duża liczba. I w ogóle nie tylko dziewczyn, które mają młodo dzieci, ale też kobiet, które mają dzieci z księżmi. Że jakby ja mam takie poczucie i jak czytam gazety, może ja złe gazety czytam, bo to są wysokie obcasy, dosyć feministyczne, to że jednak no ten patriarchat tutaj bierze górę i to, że jakoś mężczyźni chyba, nie wiem, są pod tym kątem jacyś niewinni, lepsi, nie wiem, uprzywilejowani, że oni się potknęli, a my po prostu już tak siedziałyśmy i czekałyśmy, że się potkną. Przepraszam, jeśli w jakiś sposób urażam kogokolwiek ze słuchaczy, próbuję z tego sobie żartować, bo to jest może taka moja strategia, żeby sobie z tym poradzić, bo ja czuję generalnie jakieś oburzenie w sobie, że ciągle tak jest, że jest XXI wiek i Jesus, no. Jeżeli już wiemy, że dzieci się nie biorą z kapusty, to chyba też wiemy, że jeżeli to nie jest gwałt w żadną stronę, no to w tym uczestniczyły dwie osoby. I czy ty spotykałaś się i spotykasz się z takimi stereotypami na swój temat i w ogóle na temat małoletnich, nastoletnich mam? Ale teraz już nie, już jestem prawie przy 30, więc jestem dorosła. Ale no tak, kiedyś tak. I ze strony dorosłych i też zdarzyło mi się usłyszeć kilka takich komentarzy od młodych osób, od moich znajomych. Pamiętam, jak jedna koleżanka, kolega zapytał się, co u mnie słychać. Ja mówię, nie no, że jakoś jest mi tak strasznie ciężko ostatnio i że w ogóle nie mogę sobie poradzić i tak dalej. A on mówi do mnie, wiesz Karina, jak posłałaś, tak się wyśpisz, że to jakby zrzucił na mnie całą tą odpowiedzialność, że tak sobie wymyśliłam i tak sobie teraz, jak chciałaś, to masz. Ale też no, chcąc, nie chcąc, od mojej mamy też coś takiego usłyszałam, że właśnie mam, co chciałam. Więc jakoś mnie to strasznie denerwuje w ogóle, wiesz, takie no chciałaś, no na pewno, no po prostu siedziałaś tam jako ta 16-latka i sobie myślisz, a mogę imprezować, mogę, nie wiem, robić karierę, uczyć się, nie wiadomo co, ale zrobię sobie dziecko. I z kim by sobie to dziecko zrobić? No i nie w ogóle, tak jakby
tak jakby dorosłym się nie zdarzały nieplanowane ciąże, no nie? Że to w ogóle tobie gówniaro się zdarzyło, bo w ogóle wiesz, nie myślisz, masz co chciałaś i wypij to piwo, które sobie naważyłaś, a dorośli to oni planują ciąże. No my wszyscy dorośli to już jesteśmy tacy, no zwłaszcza Teoś był planowany, naprawdę. Tak, myślę, że jest to jednak związane z tym, że faktycznie dorośli się wybielają bardzo i rzadko który dorosły ma odwagę powiedzieć, że to było nieplanowane dziecko, bo naprawdę jest mało planowanych ciąż, nie wiem, w dorosłym czy nastoletnim. W ogóle ciąże raczej są nieplanowane, no po prostu wychodzą. I o, jestem w ciąży i wtedy zastanawiamy się, co dalej z tym zrobić. Ale znowu, z perspektywy czasu, ja też widzę, mam nastoletnią siostrę w domu, więc dużo też czasu z nią spędzam i porównuję sobie to, jak wyglądało kiedyś, ci nastolatkowie, jak wyglądają teraz. Oni niewiele się zmienili, ale też niewiele zmieniło się podejście do nastolatków, że naprawdę dorośli traktują nastolatków jako ludzi bez mózgu, że naprawdę nie podchodzi się do nastolatków poważnie w żadnym względzie, że nikt ich nie traktuje serio, że traktuje się ich jako, że to jest taki kłopotliwy okres czasu, który trzeba przejść, dobra, okres burzy, naporu, wyszalej się, wychulaj i bądź w końcu tym, wiesz, właściwym, dobrym, prawidłowym, dorosłym człowiekiem, bo okres nastoletni to jest masakra i tam się dzieją w ogóle, wiesz, Sodoma i Gomora. Więc myślę, że to z tego też się bierze, z takiego przekonania dorosłych, że nastolatek to jest no głupi człowiek, że on nie podejmuje racjonalnych decyzji i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie no, nastolatkowie rządzą się swoimi prawami, ale gdyby zmienić trochę to podejście, gdyby brać ich serio, wiesz, przecież wiesz, to ja przynajmniej w moim przypadku, ja nie zeszłam w ciążę, wiesz, z jakimś randomowym chłopakiem. To tak w ogóle nie było. Ja naprawdę byłam... Marcin był moją pierwszą miłością, wiesz. To była taka nastoletnia miłość, nie? Z jednej i z drugiej strony. I myślę sobie, że kurde, że takie, wiesz, miłości się zdarzają po prostu. I tak samo w dorosłości zdarzają się ciąże, tak samo i u 16-latek, czy tam 17-latek. Bo jak sobie patrzę, wiesz, nawet wstecz, moja mama, jak urodziła moją siostrę, to miała 19 lat i wiadomo, minęło no, teraz to 30 lat od tego momentu, ale no i tak, jakby i tak ona była młoda i tak miała 18 lat, jak wzięła ślub i to nie wzięła ślubu dlatego, bo była w ciąży, tylko wzięła ślub po prostu, bo tak się kiedyś brało, więc widzę, że jakby społeczeństwo wymaga teraz coraz więcej, że jest taki przymus, że wiesz, jesteś nastolatką, to musisz się uczyć, potem iść na dobre studia, dzieci możesz mieć dopiero wtedy i wtedy, nie wiem, około 35 roku życia, bo wtedy jesteś niezależny finansowo i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest prawda. Mi było ciężko, jak moja Mela się urodziła, no bo nie wiedziałam, co zrobić, jaką będę miała pracę, jaką przyszłość i tak dalej. Wiadomo, mogłam się pożegnać, wiesz, z jakimiś tam podróżami w wieku, nie wiem, tam studenckim czy coś, ale normalnie skończyłam studia, wiesz, poszłam do pracy, normalnie zarabiam, wiesz, odprowadzam podatki, wiesz, kupuję pasle do butów, no robię wszystko to, co robią dorośli, tylko mam jeszcze 12-letnie dziecko przy tym i jest super. Ja myślę, że można wyciągnąć z tego naprawdę dobre rzeczy, że ja, Jezu, ja tak kocham moje dziecko bardzo mocno, że ja bym, wiesz, no wszystko dla niej oddała po prostu. I ona mnie nauczyła też wielu, wielu rzeczy. Że wiesz, ja razem z nią, no nazwę to tak kuriozalnie, ale trochę rozkwitam, wiesz, jako osoba, że ja sama się więcej uczę o sobie. Wczoraj jak właśnie byłam u swojej jednej przyjaciółki, to ona powiedziała, że ma takie poczucie, że mi dobrze zrobiła ta ciąża. Że ja dzięki temu jestem dojrzała, wiesz, dorosła. Że ja mimo, że jestem przed 30, to czuję, wiesz, jakbym miała latami około 40 lat. I patrzę, wiesz, na swoich znajomych, którzy nie mają dzieci i oni dopiero zaczynają robić te pierwsze kroki, które ja, wiesz, robiłam 12 lat temu. I myślę sobie, ale to fajnie, że ja już mam to za sobą też. Naprawdę, ja jestem młoda, mam, nie wiem, kupę życia przed sobą i które sobie fajnie planuję. I no nie wiem, no ja jestem zadowolona, jak to pobiegło. Wiele odcinków mojego podcastu dotyczy rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy i w ogóle jakichś takich filozofii tego, jak się rozwijać, jak się edukować w temacie rodzicielskim. I tak sobie myślę, że ty masz
16 lat. Uczysz się teraz, wiesz, geografii angielskiego i w ogóle za 2 lata matura. I gdzie tu przestrzeń na naukę tego, wiesz, rodzicielstwa, na to, żeby się tym tematem zająć, na który wielu rodziców nie ma czasu w dorosłym życiu, bo praca, bo coś, a ty masz swoje hormony takie nastoletnie, masz swoje potrzeby jako jeszcze, tak jak mówisz, nastolatka i córka, a jednocześnie stajesz się mamą, mierzysz się z lękami, mierzysz się z tym poczuciem samotności, z tymi obawami o to, jak będzie. I gdzie tu przestrzeń na to, żeby się jeszcze rozwijać jako rodzic? Czy miałaś w ogóle, wiesz, czas, chęć, czy pomyślałaś o tym? I to nie jest oceniające, że jeśli nie pomyślałaś, to coś złego. Tylko właśnie jak to wygląda? Jak wygląda myślenie o rodzicielstwie, o tym, jakim chcę być rodzicem, jakie chcę wartości przekazywać, wiesz, w jakim duchu wychowywać swoje dziecko? To jest ciekawe pytanie bardzo. Wiesz, jak ja 13 lat temu w sumie, bo 13 lat temu zaszłam w ciążę, to mam wrażenie, że nie taka psychologia dziecięca, ona raczkowała u nas w Polsce, więc trudno w ogóle cokolwiek powiedzieć, wiesz, na temat, nie wiem, rodzicielstwa, bliskości, wiesz, o NVC to ja się dowiedziałam kilka lat temu, jak tu, wiesz, jak przyszłam do pracy swojej pierwszej, więc ale wiesz, ja miałam takie poczucie, że zawsze robię po swojemu, że chociaż miałam taki jeden moment, że wiesz, chciałam, wiesz, według jakiegoś podręcznika i pamiętam wtedy były popularne bardzo te podręczniki Tracy Hogg i wiesz, tam 3, 5, 7, nie, jak dziecko nie chce spać, no to ja oczywiście według tej metody twardo, bo jakaś tam pani powiedziała, że to się sprawdza, tak trzeba i tak dalej. Moja mama, jak to zobaczyła, to po prostu tak się darła na mnie, powiedziała, że jestem najgłupszą matką na świecie i że w ogóle co ja robię, że nie tak się dzieci wychowuje i ona nie chce, żebym ja tak swoje dziecko wychowywała. I to jest, i to mi wtedy dało do myślenia, że może faktycznie, wiesz, warto robić tak, jak się samemu czuję i uważa. Więc ja sobie pozwoliłam, wiesz, ja też nie miałam czasu na to, żeby w ogóle to wiesz, zgłębiać, że w ogóle co to znaczy, że nie wiem, moje dziecko krzyczy w nocy. Wiesz, ja w ogóle, wiesz, nie wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak skoki rozwojowe. Wiesz. Kto by o tym pomyślał? Ani moja mama o tym nie wiedziała. Wiedziała raczej, że wiesz, w tym wieku to ząbkuje, w tym to, w tym tamto. I ja po prostu sobie szłam tym tempem razem z moją córką i zaczęłam się bliżej interesować takim wychowywaniem, jak ona zaczęła płynnie mówić, a ja, wiesz, że ja już wiedziałam, że ona wszystko rozumie, że ja to, co ja mówię, tworzy jej świat. I ja chciałam, żeby ona naprawdę, to jak ja już byłam w ciąży, to wiedziałam, że ja chcę wychować córkę, która będzie silna, która będzie potrafiła mówić nie, która, wiesz, będzie taka naprawdę, że będzie potrafiła postawić na swoim, niezależnie od tego, co tam kto będzie jej mówił. Ja bardzo nie chciałam, jakoś wewnętrznie to czułam, ja bardzo nie chciałam, żeby ona myślała o sobie przez pryzmat jakichś etykiet. Ja nie miałam ani tego nazwanego jakby w swojej głowie, ale nie chciałam, żeby moja córka myślała sobie, że jest grzeczna czy niegrzeczna. Ja po prostu chciałam, żeby ona, wiesz, była sobą. Że czasem ma tak, że się złości, czasem ma tak, że nie wiem, że się smuci, że ją boli, że przecież... wiesz, jak się wywróci, no to ją boli. To nie jest tak, że ją to nie bolało, więc ja tego nie wypierałam. Nie mówiłam, oj, dobra, dobra, nic się nie stało, tylko mówiłam, no tak, że widzę, że cię boli, masz ranę na kolanie i tak dalej. I dla mojej rodziny to było, o Boże, że co ty robisz, w ogóle rozpuszczone dziecko. I to, i jakby dużo, jeśli chodzi o wychowanie, to do tej pory mamy tarcia z moją rodziną. Moja rodzina nie do końca też to akceptuje. Widzą mój wkład pracy w to, ale nie do końca to popierają. Nie wiem, mają tam swoje przekonania. Ja mam inne. Ja wierzę, że to, że jakby wiesz, że bo z czasem się dowiedziałam, że to jest rodzicielstwo bliskości, że jesteś sobie blisko dziecka. I to, jak ja, wiesz, ona już miała, skończyła przedszkole, poszła do szkoły. I jak ja sobie czytałam, nie wiem, Agnieszkę Stein albo co jeszcze, taką pierwszą książkę, którą czytałam, to w ogóle była taka książka Jak wychować szczęśliwe dzieci. I tam mnóstwo, to była w ogóle super cienka książka i ja sobie pozaznaczałam tam markerem prawie całą książkę, bo była tak mądra, wiesz, w swojej prostocie, że nie wychowasz dziecka na szczęśliwe, jeśli sam nie jesteś szczęśliwy. I ja myślę, Jezu, jako, to jest takie proste, to tak mnie to uderzyło. I gdzieś to cały czas gdzieś w tyle głowy mam.
A wiadomo, im jestem starsza, tym bardziej jakby zależy mi na takiej, wiesz, komunikacji empatycznej. I mimo, wiesz, takich wzlotów i upadków z moim dzieckiem, no bo to jest tylko dziecko, kłócimy się i mamy swoje jakieś tam trudności, no to ja widzę, że to procentuje, ja widzę, jaką ona ma, wiesz, świadomość dużą, taką emocjonalną. I też widzę, jaka jest silna. Wiesz, ona jest silna, ona jasno mówi nie, wszystkich to wkurza, bo ona jest całkowicie niezależną jednostką. Wiesz, ona jest właśnie taka, jaką ja chciałam, żeby ona była. Wiesz, ja taką córkę chciałam mieć. I ona taka jest po prostu. A jednocześnie, wiesz, ja mam wrażenie, że nie wiem, może się mylę, może, wiesz, za 10 lat okaże się inaczej, że wymuszałam coś na niej. Ale w tym momencie mam takie silne przekonanie, że ona po prostu, że ja sobie gdzieś tam jej, wiesz, towarzyszę. Ona już teraz też jest nastolatką wczesną. I być mamą, wiesz, w duchu NVC, RB, czy nazywajmy to jak chcemy, takiej nastolatki, to jest dopiero hardcore. To jest, wiesz, tam to się też dzieje dużo, nie? Wiesz, to są wahania nastroju, toś, mo. Więc ja cały czas, naprawdę cały czas się uczę, więc moje dziecko bardzo dużo mi dało. Ale tak jak mówiłam, że właśnie nie wszyscy rozumieją. Myślę, że też wiele matek się z tym styka, że jeżeli wychowujesz troszeczkę inaczej, albo w ogóle całkowicie inaczej, niż jak wychowywały nasze mamy, babcie i tak dalej, to znaczy, że jest coś z tobą nie tak, że sobie coś tam wymyśliłeś. Ja no, z tym to się spotykam. Tak sobie myślę i żartobliwie o sobie często, że jak widzę reakcję moich rodziców, czy rodziców mojego partnera, czy jakichś tam, wiesz, cioć, babci i w ogóle starszych znajomych na to, jak ja podchodzę do rodzicielstwa, że no Boże, gówniara, będzie mi to teraz, wiesz, mówić o jakiejś psychologii i tak dalej. Skoro ja już wychowałam ileś tam dzieci, nie wiem, wnuków i tak dalej, to co ona mi tutaj powie? Ale ja mam 32 lata, nie? Wiesz, i to małe dziecko, a ty miałaś. No, mówisz, że jak zaczęłam mówić, no, tam 2-3 latka, czyli miałaś 18-19 lat, kiedy tak zaczęłaś mocniej jeszcze wchodzić w to, żeby inaczej, nie? Że to musiało być jeszcze trudniejsze w tym wieku, żeby jakiś, może nie przekonać, ale żeby w ogóle mieć taką przestrzeń i wolność na to, żeby to robić po swojemu po prostu, nie? Zdobyć takie zaufanie w ogóle od rodziców, którzy też pewnie przez to, że pomagają ci, no to mają też takie poczucie, że trochę się powinnaś im jakoś może podporządkować, słuchać, wiesz, że to nie jest takie do końca 100% bezinteresowne i tak dalej, że no, jakby to przynajmniej już nie pyskuj. Tak, dokładnie podpisuję się pod tym. Myślę, że tak to wygląda właśnie, że jeżeli zostajesz jakby, wiesz, na garnuszku, mieszkasz z rodzicami, czy oni czują się odpowiedzialni za ciebie, no to niestety, ale wymagają od ciebie pewnych rzeczy i na pewno chcą, żebyś wychowywała tak, jak oni chcą. No myślę, że moi rodzice też nie mieli ze mną lekko pod tym względem, jeżeli chodzi o wychowanie mojego dziecka. Dużo się kłóciliśmy. Czasem do tej pory się tam spieramy. Ale myślę, że jakoś to akceptują. Myślę, że kochają moją córkę i zrobiliby dla niej wszystko. Rozmawiałyśmy sobie chwilę też jeszcze przed nagraniem o tym, co przekazać rodzicom nastoletnich mam i nastoletnim mamom, żeby jakieś takie przesłanie z tej naszej rozmowy, poza twoją super ciekawą i taką wzruszającą historią, to żeby jeszcze im zostawić właśnie taką jakąś radę albo jakieś wsparcie od nas. Mówiłyśmy dużo wtedy o edukacji seksualnej i też o tym, czy to jest najlepsza rada od rodziców nastoletnich mam, zwłaszcza dziewczynek, żeby najwyższym ich celem było to, żeby ta dziewczynka nie zaszła w ciąży. Myślę, że nie jest to tylko cecha nastoletnich matek, bo w sumie nie wiem, czy nastoletnie matki by patrzyły tak przez ten pryzmat, żeby moja córka nie zaszła w młodo w ciąży. Ja tak nie myślę, bo ja myślę sobie tak, że jeśli moja córka zajdzie, to wiem, co jej potrzeba, że bardziej w tą stronę idę, wyciągnę jakąś lekcję z tego. Ale myślę, że ogólnie jest tak, że rodzice boją się, że ich córki zajdą w ciąży. Chłopców tam nie będę poruszała, bo do chłopców inaczej podchodzą, ale o córki strasznie się boją. I ja w ogóle jestem zwolennikiem edukacji seksualnej i myślę, że w naszych prywatnych domach powinno się o tym mówić, bo jeżeli córka ma takie poczucie, że naprawdę może przyjść i z mamą, nawet z siostrą swoją starszą pogadać o
nawet nie o samym seksie, ale też, bo seks to jest jakby jedno, ale dookoła seksu dzieje się dużo różnych innych rzeczy. Tam jest dużo emocji, tam są związki pierwsze często, rozstania, powroty i tak dalej. Jeżeli ma kogoś, z kim może na ten temat porozmawiać, to ona jest naprawdę, ja myślę, że jest naprawdę mniejsze prawdopodobieństwo, że ona zajdzie w tą ciążę, bo ona będzie świadoma, ona będzie wiedziała co i jak, co się z czym je, że nie wiem, trzeba pilnować antykoncepcji, że trzeba, nie wiem, liczyć swój cykl, jakieś takie proste rzeczy, często o których się w ogóle w polskich domach nie mówi, że ten temat u tych nastolatek jest niepodejmowany właśnie po to, żeby go nie rozbudzić. A to nie jest prawda, ja w ogóle to nie jest prawda. To jest moja rada dla rodziców nastolatek, żeby zapomnieli o tym. To jest w głowach nastolatków. Oni myślą o seksie, oni się podniecają, jak widzą kogoś atrakcyjnego dla siebie, że po prostu tak jest, to jest całkowicie naturalne i nie ma co tego blokować, czy udawać, że tego nie ma, tylko gadać na ten temat, ale warto robić to jak najwcześniej. Im dziecko mniejsze, tym bardziej jest obyte z tym i to jest bardziej naturalne, no bo wiadomo, jeżeli powiemy, nie wiem, 15-latkowi czy 14-latkowi, dobra, to teraz pogadajmy o tym, och, to się nie zadzieje, to w ogóle, wiesz, będzie burak i tak dalej, dziecko nie pogada z nami. To się musi zadziać wcześniej. Tak myślę. Więc to jakby jest jedna moja rada, żeby rodzice rozmawiali jak najwcześniej ze swoimi dziećmi o tym, żeby o tym, jak to jest z tym seksem, jak to w ogóle się zadziewa. Taka otwartość, bo to buduje, to robi mosty, a nie je pali. Karolina, jak tobie dzisiaj jest z tym, że jesteś młodą mamą nastolatki? Myślę, że jest super. W ogóle lubię być mamą. Dużo tam energii swojej wkładam. Myślę, że jak już nią jestem, to chcę być jak najlepszą mamą. I cały czas też szukam i udoskonalam. I no nie wiem, myślę, że jestem fajną mamą. Ale mam taki spokój, że wiesz, że ja już wiem, kim jestem. Wiem, co chcę robić w życiu. Wiem, że wiesz, że potrafię robić rzeczy, że to nie jest tak, że bo wiesz, przez kilka lat myślałam o sobie przez taki pryzmat, tak z taką etykietą nastoletniej matki, a teraz już wyszłam z tego, że ja po prostu jestem dorosłą osobą, matką i nie ma co tam, wiesz, nosić jakiegoś balastu i patrzeć na siebie, o nie, kiedyś tam coś spieprzyłam i w ogóle zaszłam w ciążę w wieku 16 lat, nie, w ogóle na to tak nie chcę patrzeć. Więc jest super, jak tak uwolniłam się od tego, że nie chcę całe życie tak robić i wiesz, biczować się, czy czuć się winna, czy mieć poczucie wstydu z tego powodu, to po prostu wiesz, mam wrażenie, że moje życie w ogóle wygląda całkowicie inaczej. Wstaję, jest normalnie, nie muszę nikogo przekonywać, że wiesz, jestem warta tego, żeby, nie wiem, ktoś ze mną porozmawiał, czy że ja jestem, wiesz, nie mam takiego przekonania, że ja i moje dziecko jesteśmy mniej warte tylko dlatego, bo miałam 16 lat, jak zaszłam w ciążę, nie? Ja tak sobie myślę, bo jak szłam tutaj tak na szybko w Spotify'u, wyszukiwałam tematu nastoletnich ciąż, czy już jakiś podcast o tym jest i nie znalazłam, być może jakbym szukała dłużej gdzieś, to bym znalazła, ale myślę sobie, że może jakaś nastoletnia mama nas gdzieś znajdzie i będzie słuchała twojej historii, ona będzie dla niej wsparciem i bardzo często na koniec podcastu proszę moich gości, moje gościnie, żeby powiedziały, czego życzą innym mamom. Ja tutaj już tą grupę zrobię taką zawężoną i zapytam cię, czego życzysz nastoletnim mamom, które właśnie nas słuchają. Życzę im odwagi. Takiej odwagi do tego, żeby popełniać błędy i odwagi do tego, aby powiedzieć, wiesz, tak, miałam 16 lat, czy tam 15, 17, byłam nastoletnią matką i to też jest okej, że jakby nie chcę, żeby ktoś mnie tutaj biczował, ale też życzę im, wiesz, ja w ogóle mam takie marzenie, żeby mamy po prostu robiły rzeczy w zgodzie ze sobą, że naprawdę, jeżeli czujesz, że tak jest dobrze, to tak rób, że nawet, że wiesz, że nie, żeby się nie poddawać innym, żeby robić tak, jak czujesz, bo prawdopodobnie to będzie najlepsze, bo mam takie poczucie, że niektóre mamy, wiesz, wstydzą się kochać swoje dzieci, że boją się, że jak okażą im za dużo miłości, to coś im zrobią, jakąś krzywdę. Ja jestem przeciwnikiem tego, ja myślę, że dzieci trzeba kochać, wiesz, aż po prostu
Naprawdę, aż do kości. Więc tego im życzę, żeby kochały swoje dzieci najbardziej i najlepiej, jak potrafią. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Natalia. Wysłuchaliście właśnie historii Karoliny Tlak. Myślę, że poruszyła Was pewnie podobnie jak i mnie, zwłaszcza jeżeli miałyście taki fajny okres ciąży, gdzie z tą ciążą można się tak cieszyć, dzielić tą radością z innymi, a tu słuchamy historii, gdzie różnie z tą możliwością cieszenia się jest. I tak sobie pomyślałam, że tego podcastu mogą słuchać różne osoby, w sensie być może nastolatki, które właśnie zobaczyły dwie kreski na teście ciążowym. Może mamy takich nastolatek, które właśnie dowiedziały się o tym, że będą babciami w bardzo młodym wieku. A może jesteście, tak jak Karolina, już dojrzałymi kobietami, które mają nastolatki i które rodziły w nastoletnim okresie. I tak poczułam, że chciałabym naszą rozmowę dopełnić rozmową z kimś, kto z punktu widzenia seksuologa i terapeuty trochę przekazałby takiego merytorycznego wsparcia dla każdej z tych grup. No i nie mogłam zaprosić innej osoby niż mojej ukochanej Karoliny Piotrowskiej, którą znacie jako mamę seksuolog. Karolina ma nie dość, że ogrom wiedzy właśnie z tego zakresu seksuologii, to jeszcze jest terapeutką, więc to ciepło i umiejętność napełniania kubeczków przychodzi jej tak łatwo, a ja całą sobą to czuję i to kupuję. I dziękuję Ci, Karolina, że zgodziłaś się ponownie wystąpić u mnie i to nie ostatni raz. Bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś. Jest mi bardzo miło, że o mnie pomyślałaś. Przechodząc już jakby właśnie do tego meritum, jak możemy wesprzeć każdą z tych grup, to w temacie nastoletnich ciąż poprosiłabym Cię o Twój komentarz, o Twoje ciepłe słowa dla dziewczyn, które być może właśnie teraz dowiedziały się, że są w ciąży, a są nastolatkami. Tak sobie myślę, że to jest taki moment bardzo dużego doświadczania bardzo wielu, bardzo skrajnych emocji, ponieważ może się pojawiać i radość, i wzruszenie, i entuzjazm, ekscytacja, ale może się też pojawiać smutek, złość, może się pojawiać bardzo dużo lęku o to, co się stanie, jak mam o tym powiedzieć, czy ktoś mnie będzie wspierał, może się pojawiać wstyd. Tego wstydu może być tak dużo, że może dosłownie palić w gardle i uniemożliwiać podzielenie się tą wiadomością z kimkolwiek jeszcze. I ta mieszanka emocji, ta mieszanka tych doświadczeń i tych myśli jest zupełnie naturalna. To jest okej, jeśli doświadczasz tego czegoś takiego, jeśli nie masz pewności, co dalej zrobić. Tak może być. Więc daj sobie chwilę, weź głęboki oddech. Po prostu przez chwilę pozwól sobie na to, żeby doświadczać tego, co się dzieje. To oczywiście nie jest tak, że ta chwila sprawi, że te emocje nagle znikną. Tak? Że jak ja już sobie nazwę te emocje, to ich dalej nie będzie i będę mogła stać i dziarsko, nie wiem, powiedzieć wszystkim, że jestem w ciąży. Natomiast jeśli przez chwilę pozwolimy sobie na obcowanie z własnymi emocjami, to one mogą być trochę mniejsze. One mogą być trochę łagodniejsze. A dzięki temu może być nam łatwiej opowiedzieć, no bo ten etap opowiadania jest tym, co i tak nas czeka. Czyli no jak jestem w ciąży i jestem nastolatką, no to wcześniej czy później, ale muszę na ten temat z kimś porozmawiać. Tutaj opcji rozmowy i do kogo można iść jest co najmniej kilka. Jeśli uczysz się, jeśli jesteś w szkole średniej, to często jest psycholog szkolny, do którego można iść. Tutaj warto jednak wiedzieć, że psycholog będzie miał obowiązek poinformowania rodziców.
czyli psycholog szkolny no, ma na sobie takie zobowiązanie. Niemniej jest osobą, do której można iść i z którą można porozmawiać. Kolejną osobą to jest psycholog, często terapeuta, który pracuje w centrum kryzysowym. W każdym mieście wojewódzkim są takie centra interwencji kryzysowej, gdzie można się zgłaszać na nieodpłatną pomoc właśnie w takich różnych sytuacjach trudnych, życiowych. I tam dostaniemy takie interwencyjne wsparcie i opiekę od specjalisty, który pozwoli nam ułożyć sobie swoje emocje, który trochę nas przygotuje też do tego, jak można porozmawiać z rodzicami, z opiekunami. Nie mam pewności, jak tutaj jest ze zgłaszaniem. Wydaje mi się, że to jest zależne od wieku, czyli jeśli masz mniej niż 15 lat, to jakby no nasze prawo jest tak skonstruowane, że będzie musiała być poinformowana o tym, poinformowani opiekunowie i poinformowani też przedstawiciele innych służb. To, co jest istotne w tym wszystkim, to, żebyś wiedziała, że nie jesteś sama. I nie jesteś jedyną osobą, która doświadcza tego wszystkiego. W naszym społeczeństwie ciągle jest taki pryzmat tego, że seks to uprawiają ludzie tylko po ślubie. I ciągle nam się gdzieś tam powtarza, nawet na tych zajęciach takich do wychowania do życia w rodzinie, to się ciągle nazywa. Ciągle komunikat, który mamy o seksie i seksualności jest taki, że seks to tylko z miłości, a często seks to tylko po ślubie. Więc kiedy młodzi ludzie zaczynają uprawiać seks, poznają seksualność i dziewczyna zachodzi w ciążę, to ona niesie na sobie niejako piętno tego, tak, bo to już widać. I tak naprawdę społeczeństwo ma pewną trudność z tym, żeby zaakceptować to, że młodzi ludzie no, są aktywni seksualnie, chcą poznawać seksualność. W naszym kraju, w naszym klimacie no jest to kulturowo po prostu trudne. W tych społeczeństwach, gdzie jest większe przyzwolenie na seksualność, lepsza edukacja seksualna, no też tych ciąż takich wczesnych jest mniej. W związku z tym, że taki mamy klimat, takie mamy środowisko i otoczenie, warto, żebyś wiedziała, że to, co się dzieje dookoła ciebie, tak naprawdę zwykle nie tyczy się samej ciebie. To znaczy myśli, które się mogą pojawiać w ludziach dookoła, to są ich myśli, a nie twoje. Nie jesteś za to odpowiedzialna. To nie jest jakby twoja wina, ani twoja zasługa, że ktoś coś poczuje, czy że ktoś coś pomyśli. To należy tylko do tamtego człowieka. I to, co najważniejsze chyba, to, że możesz szukać wsparcia i nie jesteś w tym sama. Jeśli potrzebujesz wsparcia, no to są już, tak jak wspomniałam, instytucje, które ci pomogą, ale jeśli chciałabyś też nauczyć się bardziej relaksować, jeśli chciałabyś doświadczyć też przyjemności i akceptacji tego stanu, który jest, to na pewno jedną rzeczą to jest prywatna już psychoterapia, a drugą rzeczą no to jest cud narodzin, do którego serdecznie zapraszam. To może być takie miejsce, które pozwoli mamom, tym młodym, na to, żeby jeszcze właśnie znaleźć taką przestrzeń, żeby się cieszyć, żeby się i w takim fajnym trybie przejść przez tą ciążę i poród i potem macierzyństwo. Ja mam takie poczucie, że właśnie cud narodzin jest takim łagodnym, nieoceniającym miejscem, w którym możesz być tak głęboko w sobie i ze sobą, z tym stanem błogosławionym, jak to fajnie nazywasz w swojej książce. Ja też polecam tą książkę o bajki terapeutyczne, Błogosławiony stan umysłu, bo mam poczucie, że tam też można znaleźć ukojenie i takie wsparcie i to nie jest o jakichś ciążach w jakimś wieku, tylko jakby generalnie terapeutyzujące bajki dla każdej ciężarnej i mamy, więc to też polecam tą książkę.
I oczywiście, jeśli to jest tak, że jesteś aktualnie w ciąży, jesteś nastolatką i nie masz zasobów finansowych, to po prostu odezwij się gdzieś tam do mnie na PRIF, a ja zaproponuję jakiś rabat albo płatność w ratach za cud narodzin. O, jesteś kochana. Kiedy pojawia się ciąża u nastolatki, to pewnie do zaspokojenia są emocje też jeszcze jednej mamy. Nie zaspokojenia, tylko zaopiekowania, przepraszam. Mam na myśli mamy tej nastolatki. W sensie, wiesz, wyobrażam sobie, że no za 13 lat mój syn będzie miał 16 lat i to nie jest wcale taki długi okres czasu, nie? I mogłabym już zostać babcią, więc miałabym wtedy 45 lat. No, to już jest taki wiek, że w czasach moich rodziców babcie zostawały babciami, ale teraz to chyba jest trochę jednak później, więc mogłoby mnie to trochę zaskoczyć, a może bym się zastanawiała, czy gdzieś popełniłam błąd i co ja mam z tym robić, jak zareagują sąsiedzi, wiesz, jakieś takie myśli mi przychodzą do głowy, zastanawiam się, no bo pewnie każda historia jest inna i każdy inaczej podchodzi i jeszcze inaczej do tego, jeżeli to syn przychodzi z informacją o tym, że jego dziewczyna jest w ciąży, a inaczej jak to córka przychodzi, że ona jest w ciąży. I z racji tego podcastu i tej konwencji, którą teraz tutaj mamy, będziemy mówić o mamach córek. Być może kiedyś dogramy odcinek osobny dla chłopaków i dla ojców w takich sytuacjach, ale teraz skupiamy się na kobietach, więc jakbyśmy mogły trochę zaopiekować tą grupę. Tak sobie myślę, że ja właściwie nie wiem, czy musimy robić takie rozróżnienie na mama ojca, mama matki, bo sobie myślę, że każda z tych kobiet właśnie się dowiaduje, że zostanie babcią. I z tej perspektywy każda może być tym tak samo poruszona i jest to zupełnie indywidualna kwestia, na ile poruszające to będzie dla danej osoby. Bardzo istotne jest to, jakie w tym przypadku kobieta ma przekonania. Z jednej strony o powinności dzieci, czyli co to dziecko według jej przekonań powinno, jak się powinno zachowywać, a z drugiej strony na temat seksualności, czyli właśnie, czy ta seksualność jest okej, czy nie jest okej, i co to dla tej osoby znaczy, że to dziecko było aktywne seksualnie. Trzecią rzeczą jest oczywiście świadomość konsekwencji, czyli trochę też to, jak ona sama wspomina swoje macierzyństwo, jaka była dla niej ciąża, jaki był dla niej poród, jaki był dla niej ten wczesny okres macierzyństwa. Czy to był taki czas, w którym ona urosła wewnętrznie i to był czas rozwoju, takiego poczucia zmiany, czy to raczej był taki okres, w którym ona się czuła źle, w którym było jej bardzo trudno, w którym była samotna i opuszczona. Bo jeśli to są trudne wspomnienia, to reakcja może być taka, że no o matko, co ty zrobiłaś, czy co ty zrobiłaś, do czego my właśnie wracamy. Dlatego też to jest takie ważne, żeby opiekować się tym delikatnym czasem w naszym życiu, żeby korzystać ze wsparcia, korzystać z terapii, żeby nawet jak doświadczamy czegoś trudnego, żeby no, nie zostało to jako taka źle zrośnięta rana, tylko żeby oczyścić to i dać się zabliźnić, no bo wtedy to nie będzie nam przy kolejnych sytuacjach życiowych wypływać. Masz na myśli, że jeśli same cieszymy się z ciąży, z porodu, albo przynajmniej w głowie nam zostaje miłe wspomnienie po tym okresie, to łatwiej nam będzie zaakceptować, że nasze dzieci wchodzą w ten okres, w sensie nie będzie nam się to kojarzyło z jakąś traumą, trudem i czymś, co niszczy życie? Tak, dokładnie to może tak być. Czyli jeśli ja doświadczyłabym bardzo trudnej ciąży, bardzo trudnego porodu, czy bardzo trudnego macierzyństwa, zwłaszcza w tym wczesnym okresie, kiedy dziecko jest tak stuprocentowo właściwie zależne od rodziców. Jeśli ten czas jest dla mnie no właśnie taki bardzo, bardzo trudny i ja go bardzo źle wspominam, no to mogę ciężej zareagować na taką informację ze strony mojego dziecka. No bo będę miała niejako przypuszczenie i oczekiwanie,
że to doświadczenie się powtórzy. A jak mam znowu doświadczyć czegoś trudnego, albo jak moje dziecko ma doświadczyć czegoś trudnego, no to ja staję w takiej pozycji obronnej, że ja tego nie chcę. Mm-hmm. Ale to z drugiej strony brzmi właśnie tak pocieszająco, w sensie, że to jest nie o tym, że chcę jakoś, że jestem zła i moje dziecko źle zrobiło, tylko że chcę dla mojego dziecka dobrze, a mi się to źle kojarzy, więc mojemu dziecku będzie źle i ja się martwię, tak? Czyli trochę zmieniamy tą perspektywę patrzenia na taką mamę w tych złych emocjach, że Boże, dziecko coś ty sobie zrobiła albo zrobił, na taką, że ona się o nas martwi. Ja jestem bardzo mocno wierząca w to, że my jako ludzie chcemy dla siebie nawzajem dobrze. Mhm. I jeśli wychowuję młodego człowieka przez naście lat, to chcę dla tej osoby dobrze. Mhm. Jak się dowiaduję, że no właśnie tak wchodzi w nowy etap życia, a tak właściwie miesza dwa etapy, czyli etap dorastania, dojrzewania z etapem rodzicielstwa, mhm. no to mam pewną świadomość tego, że to będzie trudne. Mhm. Fajnie, że powiedziałaś o tym mieszaniu. Powinnam dodać na początku, że Karolina, jak teraz dogrywa ze mną tą rozmowę, to nie słyszała jeszcze historii mamy, która była na początku tego podcastu, więc tak trochę nie wie, co tam zostało powiedziane, ale dla mnie to jest okej, bo właśnie bierzemy pod uwagę wszystkie opcje i nie skupiamy się tylko na Karolinie poprzedniej. Ale jak powiedziałaś o tym mieszaniu, to mi się bardzo przypomniało tak, co mówiła Karolina, że dla niej było bardzo trudne to, że ona została mamą i wszyscy zaczęli patrzeć na nią jako na mamę, a ona była jeszcze nastolatką i córką i brakowało jej tego, żeby ktoś na nią jeszcze patrzył jak na córkę i nastolatkę. Że ona miała jeszcze potrzeby związane z tym, że była córką czyjąś. I że tego jej zabrakło jakby, że ma tą dziurę, wiesz, w życiorysie, że tak szybko przestała być czyjąś córką, nie? A zaczęła być czyjąś mamą. I tak na nią wszyscy zaczęli patrzeć, a przynajmniej ona to tak wspomina. Tak, że... dlatego jakby też bardzo dobrym pomysłem jest terapia. Jeśli tylko możecie sobie na to pozwolić, to psychoterapia, gdybym miała się pokusić o podanie konkretnego nurtu, no to psychoterapia systemowa jest tym, tą terapią, która no, tak jest bardzo skierowana, tak, pod kątem właśnie systemów rodzinnych i tego, jak one się rozwijają, kiedy wchodzą na różne poziomy no swojego życia, na różne etapy tego życia. Natomiast oczywiście no, zdecydowana większość psychoterapeutów, niezależnie od nurtu, podejmie się pracy w tej sytuacji. Mhm. Więc psychoterapia jest tym narzędziem, które na ten moment jak najbardziej jest do wykorzystania. Mhm. Myślę sobie jeszcze, że z perspektywy mamy, która się dowiaduje, że będzie babcią, ważne jest też to, żeby zostało powiedziane, że ona ma prawo do swoich emocji. To nie jest tak, że ona musi się cieszyć i w ogóle ma skakać, że właśnie się dowiedziała, że jest babcią, że będzie babcią. Ona ma prawo do złości, do żalu, do gniewu. To jest okej. Tylko tyle, że wtedy jak my jesteśmy osobami dorosłymi, to my odpowiadamy za nasze emocje i za to, co z nimi robimy. Więc ja mam prawo to przeżywać i to doświadczać, ale jednocześnie to nie jest okej i nie mam prawa do tego, żeby obwiniać innych ludzi, mhm. w tym moich dzieci. A. Fajnie powiedziane, w sensie właśnie, że jakby dajesz to prawo, a jednocześnie jakby bądź odpowiedzialna ty za te swoje emocje, nie? Że to jest o tobie, a nie o twojej córce albo synu i tak jak wcześniej powiedziałaś do nastolatek, że te myśli, te słowa są o tych ludziach, a nie o tobie. Myślę, że to jest bardzo wspierające dla obydwu grup. No i mówiłyśmy jeszcze o trzeciej grupie osób, która może nas słuchać przy tym odcinku o nastoletnich ciążach. To są mamy takie jak Karolina, która opowiedziała swoją historię, czyli dorosłe już mamy, nastolatek, które były nastoletnimi matkami.
i które może już jakoś przepracowały doświadczenie, historię, wspomnienia, jeżeli miały taką potrzebę, a może jeszcze potrzebują wsparcia. I tutaj pewnie też powiemy o tym, że ta systemowa terapia byłaby czymś wartym wzięcia pod uwagę, ale oczywiście poproszę Ciebie o ten kubeczek wsparcia również dla tej grupy. To jest tak, że nasze życie tak naprawdę nigdy się nie da zaplanować. I nikt z nas nie wie, co nam się wydarzy. Jedni mają takie doświadczenia, inni mają inne. Niektórzy zachodzą w ciąży bardzo wcześnie, inni doświadczają no czegoś innego. I ja jestem zdania, że jeśli chcemy się rozwijać, to oczywiście każdy może korzystać z psychoterapii, bo to jest piękne narzędzie. Natomiast to też nie jest tak, że absolutnie każdy z nas musi. To znaczy, ja wierzę, że my mamy w sobie zasoby. Każdy z nas ma w sobie zasób i potrafi wyciągnąć pewną mądrość, pewną wiedzę z naszych doświadczeń. I jeśli to jest tak, że czujesz, że ten etap jest już zamknięty, że wyniosłaś z niego tą swoją lekcję, że on ci pokazał coś o życiu i że jesteś przez to silniejsza, to jest okej. Okay. Masz prawo go zamknąć i masz prawo powiedzieć, że ja przez to przeszłam, to jest część mojej historii. Ale to niekoniecznie musi definiować mnie jako człowieka. Czyli też pozwolić sobie na odejść, trochę na odejście od tej łatki nastoletnia mama, bo to jest taka łatka, która może uwierać w różnych momentach życia. Więc żeby dać sobie prawo do tego, żeby niekoniecznie się definiować w taki sposób. Że to jest okej, że ja jestem taka, jaka jestem, ale niekoniecznie musi to być ta konkretna szufladka. Mhm. Nie zamykać się w szufladzie i być może przynajmniej Karolina taką sobie wybrała ścieżkę, że ona szuka pozytywów w tej sytuacji, wiesz, takiego wczesnego macierzyństwa, że teraz jest przed 30, a w sumie ma już prawie dorosłą córkę, i ma dużo teraz czasu też dla siebie, a to jest fajny wiek, ta 30, jakby to nie chodzi o to, żeby teraz namawiać kogoś do wczesnego bądź późnego macierzyństwa, ale pytanie do ciebie, czy właśnie tego typu szukanie pozytywów w takich historiach też może być wspierające? Oczywiście, że tak, bo to jest dokładnie tak, że no każdy z nas ma tą swoją historię, tak? Więc jeśli Karolina przeszła przez coś, tak? Przez coś, co było dla niej pewnym wyzwaniem, co się wiązało z trudem. Ona przez to przeszła, dała radę, tak? Jest zwycięska w tym wszystkim, więc to jest okej. Okay. Ma prawo się z tego cieszyć, ma prawo być dumna. Poradziła sobie. Mamy, bądźcie z siebie dumne, obojętnie na którym etapie życia i w jakim wieku stałyście się mamami, bo tak jak właśnie powiedziała Karolina, każdy z nas ma swoją historię i ta historia ma różne perspektywy i chyba wszystkie jesteśmy dziarskie i dzielne w tym, co przeżywamy, bo dla każdej z nas te historie mogą być z jakiegoś powodu trudne, jak i wspaniałe. Dla mnie cudowne jest to, że coraz głośniej mówimy o pewnych trudach, że jakby trochę mieszając tą politykę, przepraszam, ale że walczymy o tą edukację seksualną, żeby trochę te stereotypy zmieniać, żeby uświadamiać społeczeństwo. To jest też dla nas, żeby nam się chyba trochę łatwiej żyło, co Karolina? Ta edukacja seksualna to tak szeroki temat. Osobną rozmowę. No, dotyka cię to też mocno, co? No bo w zasadzie codziennie edukujesz nas seksualnie. To jest bardzo, bardzo rozległy temat, słuchaj. I tak naprawdę fajnie, że on no, też trochę przez tą politykę mocniej wybrzmiewa. Cudownie też szukasz pozytywów. Dziękuję Ci za Twój komentarz do tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was wspierający. Linki do miejsc, w których możecie szukać wsparcia,
będą w opisie tego podcastu. Bardzo dziękuję Karolinie Tlak za to, że podzieliła się swoją historią, bo myślę, że to nie jest łatwe mówić o pewnych rzeczach, o trudnych emocjach i doświadczeniach. I cudownie, że to zrobiłaś i jestem wdzięczna. I tobie, Karolina, dziękuję, że dopełniłaś tą naszą rozmowę swoim merytorycznym i wspierającym komentarzem. Także mam nadzieję, drogie wszystkie mamy z różnych sytuacji, z różnymi historiami, że coś wspierającego było tutaj też dla was i po więcej wsparcia jakby uderzajcie do Karoliny na priv, tak jak powiedziała, albo skorzystajcie z tych linków, które zostawiam wam w opisie i życzę wam dużo ciepła, łagodności, no, takiego dobrego macierzyńskiego życia. Dzięki, Karolina. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli moje treści są dla ciebie wspierające, to podziel się z nimi z innymi rodzicami i skomentuj pod postem na Instagramie, na fejsie, albo na stronie, albo napisz do mnie maila. Taki kontakt jest dla mnie ważny i cieszę się z każdej otrzymanej wiadomości. Na wszystkie staram się odpowiadać. Nagrywam też dwa inne podcasty. Pierwszy o ekologicznym podejściu do mody pod nazwą Mamy Ekostyl, a drugi to rozmowy o świadomym rodzicielstwie, który współprowadzę z cudowną kobietą Magdą Bodźko-Mysiorską. Wszystkie znajdziesz w popularnych aplikacjach, które udostępniają podcasty oraz na mojej stronie www.hejmama.pl. Do usłyszenia.